Rośliny tatrzańskie, szczególnie te, które porastają turnie i murawy wysokogórskie, stale narażone są na działanie niskich temperatur oraz na wysychanie. Mimo dużej sumy opadów w sezonie wegetacyjnym woda wnika w szczeliny, przez co często jest niedostępna dla roślin. Dodatkowo wiatry, których siła wzrasta wraz z wysokością nad poziomem morza, osuszają płytką glebę, na ogół inicjalną, oraz zakorzenione w niej rośliny. Aby przeciwstawić się skutkom niskich temperatur oraz wiatrów, rośliny wykształciły charakterystyczne formy wzrostu, które mają je chronić m.in. przed przemarzaniem oraz nadmiernym parowaniem. Najlepsza, najdoskonalsza forma przystosowania do wysokogórskich warunków życia jest forma poduszkowego wzrostu, z jaką się spotkamy u lepnicy bezłodygowej. Rośliny te mają na ogół jeden mocny, palowy system korzeniowy, silnie stabilizujący w podłożu, a liczne ulistnione pędy, ściśle do siebie przylegając, tworzą rodzaj poduchy. W jej wnętrzu panuje specyficzny mikroklimat, w tym także dzięki ograniczonej wymianie gazowej z otoczeniem jest duża wilgotność. Glebę przed przemarzaniem oraz nadmiernym przesuszaniem chronią również obumarłe pędy i liście, tworząc w obrębie poduchy warstwę izolacyjną.